No hejka, stulejka. Dzisiaj troszkę o różnicach WOTA między PC-tem a konsolą. I zaczniemy od... No mam ściągę, bo niestety wszystkiego bym nie spamiętał. Najważniejsza rzecz, chyba pierwsza, to brak możliwości modowania gry. Żadnych XVM-ów, żadnych dodatków, żadnych kolorków, żadnych innych pierdół nie ma możliwości wgrać. Następna rzecz to warunki pogodowe, czyli śnieg, deszcz. Co my tam mamy jeszcze? Zamieć, burza piaskowa i tajfun na mapie wyspa na Pacyfiku. Friendly Fire mamy wyłączony, oczywiście z wiadomych przyczyn, co by kogoś nie korciło strzelanie do swoich, tak jak ma to miejsce na PC-cie. Mapy w kilku wariantach, czyli wojna, to chyba widzieliście na niektórych moich filmach, czyli na przykład mamy lotnisko wojna, gdzie są poustawiane baterie nadbrzeżne, które strzelają. No i tutaj co bym mógł się przyczepić, to, że kontowanie na Xboxie jakoś nie działa tak, jak działać powinno, i nie działa to tak, jak działa to na PC-cie. Jest to, nie wiem jak to nazwać, w ogóle no to nie jest to samo. Moim zdaniem na Xboxie wypada to gorzej. Kolejna rzecz, tanki inspektor w garażu, czyli możemy sobie obejrzeć pancerz danego pojazdu w garażu po prostu. Jego miejsca na pancerzu, gdzie ile ma grubości pancerza i inne takie pierdółki. Historyczne pojazdy, czyli takie jak na przykład ostatnio wszedł Tygrys 131, ucharakteryzowany identycznie jak w filmie Furia, jak i na przykład sam Sherman Furia, no i Snakebite na przykład. I chodzi tutaj też o pojazdy, które wyglądają wiele ładniej, z większą ilością detali, dołożone są jakieś na przykład siatki typu Craft Panther powiedzmy. Następnie jest inne zarządzanie załogą. Czy jest lepsze, czy jest gorsze? Ciężko to stwierdzić. Nie ma tam koszar, nie ma ograniczonej ilości miejsc w koszarach. Tylko ta załoga po prostu jak jest ściągana, jak jest rekrutowana nowa, ona sobie gdzieś tam tkwi w tej przestrzeni, powiedzmy, wirtualnej. Tak to nazwijmy. Brak magazynu w wersji konsolowej. Plus? Raczej nie. Wszystkie te pakiety, które mamy na tanku, one też sobie idą w jakąś tam siną dal. Te pociski gdzieś tam są w powietrzu i te pakiety. I dajmy na to, przechodząc na inny pojazd z tą samą amunicją, co był pojazd przed, czy dwa tiery, powiedzmy, przed, miał tą samą amunicję, to tą amunicję możemy użyć za darmo w następnym pojeździe. Brak modułów. Nie ma tutaj modułów tak, jak jest na PC-cie, czyli dwa radia, dwie armaty i pojedynczo odkrywamy, są tutaj pakiety, czyli na przykład pakiet działo, radio, gąski, bądź działo i radio. Czy jest lepiej, czy gorzej? Trudno też powiedzieć. Na początku uważałem, że jest gorzej, ale teraz stwierdzam, że jest tak samo. Tak naprawdę jest tak samo.
To jest moje zdanie oczywiście. Co mamy tu jeszcze? O, więcej eventów. Na pewno jest więcej eventów na zdobywanie unikalnych pojazdów, tak jak w tej chwili jest Tank Bowls i tak zwana wojna narodów, czyli gramy albo Niemcami, albo Amerykanami i w zależności, która nacja wygra, nie wiem jak to jest liczone, dostajemy na sam koniec Panterę M10, jakąś tam w unikalnym malowaniu Champion czy coś takiego, ale tu trzeba wspomnieć również o tym, że były do zdobycia takie pojazdy jak Motherland, Tygrys Hammer, to był event właśnie na te pojazdy unikatowe. Także od lutego jak zacząłem grać do końca 2016 roku było do zdobycia bodajże 7 pojazdów. No to jest naprawdę duża ilość, jeśli chodzi do porównania wersji PC-towej, to już no, nie za dużo się tam dzieje. Co my tu jeszcze mamy? Ślady po pociskach. Na pewno zauważyliście również w filmach, kiedy uderza pocisk, dochodzi do penetracji, jest rozżarzony do czerwoności pancerz. To jest bardzo fajny efekt i kiedy temperaturka spada tego pancerza, pozostaje na pancerzu dziura. No i oczywiście moim zdaniem również bardziej widowiskowe są rykoszety na wersji konsolowej. Te odbicia są bardziej widoczne, jak i same rykoszety nawet, kiedy się odbijamy od pojazdu przeciwnika, to widać, że ten pocisk po prostu się odbija. Widać ten pocisk, jak on się odbija i spada na ziemię. Co my tu mamy? Lepsza grafika. No tu już jest totalnie moje zdanie, bo jedni twierdzą, że grafika jest lepsza na PC-cie, inni twierdzą, że lepsza grafika jest na konsoli. Kwestia sporna, na pewno. Jakoś mnie się podoba bardziej wersja konsolowa. Efekty dodatkowe na mapach. Czyli mamy na wojnie strzelające baterie nadbrzeżne, latające samoloty, myśliwce, które się tam strzelają, ganiają po niebie. Na początku na przykład w mieście w trybie wojna również widać pociski, które gdzieś tam lecą, z daleka uderzają w budynki, te budynki się sypią, jadąc przez gdzieś tam przez jakieś koło gór, jakieś zbocza, spadają kamienie. Bardzo fajne efekty. I teraz elementy boczne budynków, czyli są tam jakieś takie chatki z taką malutką przybudówką, która ma spadzisty daszek i strzelając w to ten element zaczyna się palić. Normalnie płonie po strzale. Tego też na PC-cie nie ma. Co jeszcze? Efekty na mapach. Kolejne. Palące się drzewa. Na Prochorowce na przykład mamy takie fajne zarzewia żarzącej się trawy. Palące się właśnie drzewa. Co jeszcze? Tu jest tyle punktów i tyle rzeczy, że nie ogarniam wszystkiego, żeby spamiętać. Postaram się to w takich miniaturkach pokazać na filmie. Jak mi się jeszcze coś przypomni i nagram. Także to jak czegoś nie dopowiem, to będzie widoczne na filmiku, w miniaturce. Co my tu mamy? A i kratery też są również na mapach. Więcej perków. Na konsoli jest więcej perków. A dokładnie jest dodatkowo mistrz kamuflażu, nurek, spadochroniarz i tłumik. To są 4 dodatkowe perki. Efekty wody, śniegu. Woda wysycha na pojeździe. Widać, że pojazd jest mokry. Jest połyskliwy taki, jak jest mokry. I w śniegu, jeśli stoimy pojazdem, to czołg tam normalnie zasypuje. Kiedy ruszamy, to ten śnieg powolutku tam osypuje.
w cudzysłowie osypuje, znika. Co my tu jeszcze mamy? Ach, i brudzenie się pojazdu, to też jest ważne. Mapy, które są wycofane z peceta, na konsolach mamy. To jest kolejny plus. Brak możliwości grania myszką sprawia, że gra jest naprawdę trudniejsza. Trzeba więcej precyzji w to włożyć, niż grając na myszce i klawiaturze. Jedni twierdzą tak, drudzy twierdzą nie. Ja twierdzę tak, jak właśnie słyszeliście. Następna rzecz to WT AUF 10 tieru zostaje nam w garażu po patchu, a dodatkowo będzie dodany Grille 15. Ale co się z WT AUF-em stanie, tego jeszcze nie wiadomo. Czy to będzie premium, czy to będzie rozgałęzienie od 9 do kolejnego. Wróć.